Bardzo serdecznie, drogie dzieci, droga młodzieży, w drugim dniu naszych rekolekcji. Tym samym docieramy już do takiego półmetka, takiej połowy naszych spotkań, naszego przygotowania też takiego duchowego do Wielkiej Nocy. Ale jeszcze drugi tyle przed nami, to jest też taka dobra wiadomość dla nas. Jestem ciekaw, czy udało Wam się właśnie wykonać to zadanie z wczorajszego naszego spotkania, czyli Pomilczeć trochę w ciągu dnia, wsłuchać się w głos Waszego serca i w głos Pana Boga. Mam nadzieję, że przynajmniej próbowaliście. Cieszę się bardzo, że dzisiaj się też widzimy. Dlatego też przejdziemy do tematyki dzisiejszego naszego spotkania, a mianowicie Będziemy mówili o Świętym Józefie, ciągle jest z nami obecny nasz patron, Święty Józef. Będziemy mówili o Świętym Józefie jako wzorze pracy. Dziś rano podczas mszy Świętej, którą odprawiałem w Waszej szkolnej kaplicy z Waszymi też najmłodszymi kolegami i koleżankami, śpiewaliśmy taką piękną piosenkę, która też mi jakby pozwoliła powrócić do moich takich lat dziecięcych jeszcze, bo też ją śpiewałem. Bardzo piękna, takie naprawdę fajne, fajne wspomnienia się uruchomiły. Widocznie widać, że już człowiek się powoli zaczyna starzeć jeżeli no właśnie tak się trochę rozrzewnia y, z sentymentem y, nad, y, nad właśnie takimi y, momentami. Y, piosenkę y, o tym, że gdy Pan Jezus był malutki, to nigdy nie próżnował, tylko razem ze świętym Józefem, jakoś tak było, ochoczo pracował i piłował, i heblował, i haftował, yy, i prasował, i czego to w ogóle jeszcze Pan Jezus nie robił? Po prostu no, pracował, taki pracusz, nie? Yy, no właśnie, yy, on uczył się tej pracy od świętego Józefa. Yy, a święty Józef jaką pracę wykonywał? Otóż zdaniem świętego Justyna, to jest taki święty bardzo ważny w historii kościoła, żył on na początku II wieku po Chrystusie, czyli stosunkowo blisko jakby czasowo czasów Pana Jezusa. Według właśnie tego świętego, święty Józef wykonywał takie przedmioty jak na przykład Drewniane jarzma na woły. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, co to są woły, a tym bardziej, czy wiecie, co to są jarzma. Woły to takie zwierzęta pociągowe, takie trochę większe krowy, nie wiem, jak to wytłumaczyć, też sam nie wiem, no takie, takie po prostu duże, ogromne. I one służyły po prostu do takiego, nie wiem, czy orania, czy ciągnęły jakieś ciężary, przeciągały jakieś wozy i tak dalej. A te jarzma to były takie drewniane kłody, takie bele odpowiednio jakoś tam obrobione, które właśnie montowano właśnie na tych wołach i do tych właśnie tych kłód drewna Przymocowywano właśnie taki, takie uchwyty, i dzięki tym uchwytom te woły mogły po prostu ciągnąć jakieś tam wozy, jakieś tam pługi i tak dalej. Faktem jest, że wspomina ten święty Justyn, że te produkty były, te przedmioty wykonane przez świętego Józefa były tak dobre, tak świetnie wykonane, że nawet odnotowuje się, jakby historycznie, że były w użyciu jeszcze, w połowie II wieku. Nie? Czyli były naprawdę długotrwałe. Można powiedzieć, że święty Józef dawał taką długotrwałą gwarancję na te rzeczy, które po prostu robił. Co jeszcze przygotowywał tak konkretnie? Bardzo pięknie święty Justyn to wynotowuje. Przygotowywał takie właśnie narzędzia gospodarcze, rolnicze, bo Nazaret, w którym mieszkał święty Józef i wychowywał się też Pan Jezus, mieszkała święta rodzina. To było też takie no, miasteczko niewielkie, bardzo małe, ale o takiej właśnie charakterystyce rolniczej. Co jeszcze, co jeszcze robił? Otóż sporządzał wozy, sporządzał właśnie pługi. Jako stolarz też wykonywał rozmaite takie meble domowe, jak stoły, jak ławy, jak łóżka, krzesła, skrzynie. I zapewne nie brakowało nigdy pracy Świętemu Józefowi, bo wiemy, że takie przedmioty codziennego użycia Na takie przedmioty jest ciągle jakby zapotrzebowanie. Robił jeszcze też rusztowania, na przykład do budowy jakichś tam domów, robił też dachy. Także możemy powiedzieć, że naprawdę ciężko, ciężko pracował. Miał jeszcze przy tym wszystkim najprawdopodobniej kawałek gruntu, święty Józef, gdzie uprawiał oliwki, winogrona i figi. Wykonywał wszystkie te ciężkie prace, głównie na zamówienie, właśnie bogatszych też ludzi, i dzięki temu, dzięki temu, co mu płacono, mógł utrzymywać rodzinę. Także, moi drodzy, święty Józef jest takim wzorem do naśladowania w pracy. Ale też takim wzorem pracy cichej i mało efektownej. No bo no nie jest to jakaś taka bardzo, nie wiem, spektakularna, nie wiem, bardzo taka atrakcyjna praca, nazwijmy to, ale bardzo taka skromna. Ale była to praca bardzo szlachetna i konieczna właśnie do życia, do tego, żeby święty Józef, mając na barkach swoich utrzymanie całej rodziny. Mógł to zrobić, mógł ją godnie nakarmić, ubrać, po prostu utrzymać. To niezwykłe życie świętego Józefa można powiedzieć, że było poświęcone całkiem zwykłej, takiej zwyczajnej pracy. Która w oczach świata, też i tego świata, w którym my żyjemy, yy, nigdy nie była szczególnie zaszczytna. Zwyczajny cieśla, możemy powiedzieć dzisiaj stolarz. Yy, wystarczy powiedzieć, że później też o Panu Jezusie dorosłym, kiedy rozpoczął swoją misję, kiedy nauczał, kiedy już chodził z uczniami yy, właśnie po, yy, po ziemi, że tak powiem, galilejskiej. Po, po, po Palestynie, kiedy przyszedł właśnie też do swojej miejscowości rodzinnej, do Nazaretu, ci jego ziomkowie, którzy go znali z dzieciństwa, mówili tak o nim z lekceważeniem. No, któż to jest? To jest przecież cieśla, stolarz ten właśnie, syn Maryi, Józefa. Znamy go. Cieśla. Można powiedzieć, że z taką trochę pogardą wypowiadali się o Panu Jezusie. Coś takiego, nic wielkiego tutaj, szału nie ma. Moi drodzy, i to jest bardzo znamienne, że Pan Bóg w swoim planie, w swoim zamyśle, wybrał jako zawód po prostu cieśli dla tego, czyli dla świętego Józefa, który miał wychowywać jego syna, samego Pana Boga. Można powiedzieć, że no właśnie mógł przecież wybrać jakiegoś, nie wiem, jako opiekuna swojego syna, Boga. Mógł wybrać jakiegoś intelektualistę, nie wiem, szlachcica, bogacza, a wybrał po prostu ubogiego cieśle. I dzięki temu odsłania się znaczenie, jakie Pan Bóg przywiązuje do pracy człowieka, nawet najprostszej, najbardziej pospolitej. I okazał też Pan Bóg w ten sposób, że ceni zajęcia Wszelkiego rodzaju, nawet te najbardziej skromne, ale jakże bardzo potrzebne. I w osobie świętego Józefa y, każda praca, nawet ta najprostsza, najdrobniejsza, została po prostu uczczona i została uświęcona. Y, zwróćmy też uwagę, że Pan Bóg nie chciał, aby. Właśnie syn Boży, święta też rodzina, była jedną z tych takich uprzywilejowanych, nie? które nie potrzebują pracować. Przecież Pan Jezus mógł spokojnie przyjść na świat w takiej bogatej, już ustawionej, jak to dzisiaj mówimy, finansowo rodzinie, a jednak Pan Bóg nie chciał tego. I chociaż praca świętego Józefa widziana z zewnątrz nie ściągała na siebie jakiejś takiej szczególnej uwagi, to w oczach Pana Boga miała bardzo wielką wartość przede wszystkim dlatego że święty Józef wkłada w tą pracę całe swoje serce całą swoją duszę bo u Pana Boga nie liczy się to co się robi ale liczy się to w jaki sposób się robi moi drodzy to jest bardzo ważna nauka z dzisiejszej katechezy że każda praca, każde moje zaangażowanie, każda czynność, którą wykonuję w szkole, w domu, nawet jakieś takie zajęcia, można powiedzieć, troszkę jakby zabawa, ale też mające pewne, pewien pożytek dla mnie, wszystko to. W tym wszystkim bardzo ważna jest intencja, moja motywacja. Dlaczego to robię, jak się do tego przykładam, na ile jestem sumienny właśnie w tym wszystkim. Pan Jezus powiedział Świętej Siostrze Faustynie podczas swojego objawienia, że każdy z nas na sądzie ostatecznym będzie sądzony z miłości. Nie tyle może z konkretnych uczynków, czyli może z jakichś takich sukcesów, z tego czego, co doko, czego dokonaliśmy, ale będziemy sądzeni z tego, ile serca włożyliśmy nawet w najdrobniejszą pracę. Nie na przykład z ilości pieniążków zarobionych, czy odłożonych, czy może właśnie później, jak już będziemy starsi, jakim modelem samochodu jeździliśmy, czy ile domów mieliśmy, czy jaki dom mieliśmy. Nie, tego. Z tego nie będzie nas rozliczał. Będzie nas rozliczał z tego, na ile kochaliśmy i na ile właśnie włożyliśmy serce w moją pracę. Święty Józef jest dla nas takim wzorem prostoty i pokory. Uczy nas tak naprawdę, jak być autentycznym, prawdziwym chrześcijanem, prawdziwym, prawdziwym sobą. I jeszcze taki bardzo znamienny fakt, że. Pan Jezus, tak jak śpiewaliśmy, tak jak przypomina mówiłem na początku w tej piosence, że gdy Pan Jezus był malutki, to właśnie wraz ze świętym Józefem pracował, nie? I tak samo jakby w drugą stronę. Święty Józef pracował z Panem Jezusem. Nawet tym malutkim, takim może na początku trochę nieporadnym, bo małym zwyczajnie, Panem Jezuskiem, później coraz większym, Jezusem. No właśnie, trzeba pracować z Jezusem. My także, jeżeli wykonujemy jakąś pracę, wykonujmy ją z Jezusem, zapraszajmy Pana Jezusa do każdego naszego wysiłku, do każdej naszej czynności, którą podejmujemy. Nawet pięknie by było, żebyśmy odrabianie pracy domowej rozpoczęli od znaku krzyża to też już jest zaproszenie trójce świętej Pana Jezusa do, do tego zadania, które wykonuje. Wtedy właśnie każda, każda sprawa, każda praca będzie miała wielką wartość. Ktoś kiedyś powiedział, że w oczach Bożych tą samą wartość ma. Czy obieranie ziemniaków, czy też budowanie ogromnej, pięknej, przepięknej katedry, byleby właśnie moja ta praca, moja ta czynność była wykonywana z miłością do Pana Boga, do drugiego człowieka, y, też z takim otwarciem na pełnienie woli Pana Boga. Y, moi drodzy, y, w takim też y, jakby wymiarze moja praca staje się modlitwą. Tak właśnie pracował święty Józef. On tak naprawdę się modlił tą pracą, bo był właśnie ciągle z Panem Jezusem. Ten Pan Jezus, jak mu podawał jakieś tam narzędzia, młotki, dłuta, co tam jeszcze, piły, no właśnie i był ciągle obecny. I Pan Jezus możemy, przepraszam, święty Józef, możemy sobie tak wyobrazić, po prostu patrzył na Pana Jezusa i modlił się, i kontemplował Go. Po prostu, no właśnie, to, to była Jego modlitwa. Święty Benedykt, taki bardzo też fajny święty, który założył jeden z najbardziej Takich prężnych, znanych zakonów benedyktyńskich, bo benedykt, dla swoich uczniów, zakonników, wymyślił, jakby ułożył taką maksymę: módl się i pracuj tylko tyle. I to był praktycznie cały program, że tak powiem, te reguły tego takiego można powiedzieć programu rozwojowego, jak to moglibyśmy dzisiaj to określić, właśnie benedyktynów. Modlitwa i praca. I używał też takiego obrazu łodzi i człowieka w łodzi, który wiosłuje, to łodzią płynie i ma dwa Wiosła. Jedno wiosło to jest modlitwa, drugie wiosło to jest praca. I wiemy, że jak użyjemy tutaj jednego wiosła, albo tego właśnie modlitwy, tylko samej modlitwy, albo tylko samej pracy, to łódź będzie po prostu się kręciła, że tak powiem, wokół siebie i nie będzie płynęła do przodu. Potrzebne są dwa wiosła. I taka właśnie siła, i odpychanie, że tak powiem, po obu stronach. Wtedy ta łódź płynie po prostu przed siebie do przodu. I moi drodzy, też pamiętajmy o tym, żeby iść do przodu w moim życiu, żeby się rozwijać, żeby wzrastać, żeby się uświęcać, potrzebne są te dwa, dwa wiosła. I praca, i moje zaangażowanie, i modlitwa. Dzisiaj też no właśnie widzimy w świecie, w którym żyjemy, w naszej rzeczywistości, że no właśnie proponuje nam się, czy to w reklamach, czy to w rozmaitych innych treściach, szczególnie właśnie tych w telewizji, w internecie i tak dalej. No właśnie takie tylko. Że tak powiem, chwilowe radości, chwilowe przyjemności, mało trudu, mało jakichś wyrzeczeń, wręcz może, żeby to nasze życie było pozbawione właśnie takich, takiego trudu pracy. Preferuje się właśnie tylko takie jakieś tam zabawy i tak dalej. No właśnie, nie, nie możemy zapomnieć, że czas jest wielkim darem, wspaniałym, cudownym darem Pana Boga danym każdemu z nas. I nie możemy go tylko zmarnotrawić, mojego życia, mojego czasu, właśnie tylko na przyjemności. Ale musi być właśnie praca, musi być też ten element takiego wyrzeczenia. Niektórzy też to porównują do soli, może do takiego, do tej soli, do potu, nie? czyli do wysiłku, na przykład jak wykonujemy jakiś wysiłek po, po lekcji wf u wychowania fizycznego, po jakiejś innej pracy fizycznej. Pocimy się i ten, że tak powiem, pot jest no po prostu taki, taki słony, to jest sól, nie? No, ale to jest, to jest, tak jak wiemy, też ta sól, to też możemy tak, tak, taki inny obraz, jeszcze taką inną, jak to powiedzieć, metaforę użyć. On nadaje też smak potrawom. Wiemy, że po prostu bez soli, nie wiem, zupa na przykład, no po prostu nie będzie smaczna, nie będzie miała smaku, nie? Także, także jest potrzebna, jest potrzebna sól, jest potrzebny ten wysiłek. E, moi drodzy, e, i właśnie e, bardzo ważna jest jeszcze praca wewnętrzna, tylko może dosłownie chwilkę na ten temat, zewnętrzna oczywiście, ale jest też tak zwana praca wewnętrzna, wewnętrzna e, którą e, wykonuje nad sobą samym, pracuje nad moją duszą, nad moim sercem. To jest właśnie to, co robimy teraz podczas rekolekcji, moi drodzy, właśnie e, to są ćwiczenia. Też można powiedzieć duchowe, to jest taka właśnie praca nad sobą. To jest właśnie. Takie życie też sakramentalne, chodzenie do kościoła, dbałość o to, żeby chodzić do kościoła, do komunii świętej, do spowiedzi też wcześniej, żeby może czytać coś na temat Pana Boga, Pana Jezusa, czytać książki jakieś religijne, żeby rozmawiać też o tym. Dużo jest też pięknych treści w internecie. Możemy, możemy też znaleźć właśnie jakiś kateches, jakichś właśnie takich pięknych komentarzy. To jest właśnie ta praca też wewnętrzna, bardzo, bardzo potrzebna ona pomaga nam właśnie wstawać się ciągle bardziej człowiekiem i bardziej się też uświęcać. Dlatego życzę wam i sobie też, moi drodzy, żebyśmy no właśnie na końcu naszego życia, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, usłyszeli od niego właśnie te słowa: wejdź sługo dobry i wierny sługopracowity do, do tej nagrody wiecznej, do nieba, które Cię przygotowałem, do tego mieszkania, które Cię przygotowałem w niebie. Moi drodzy, miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, że staniemy z naręczami, z pełnymi dłońmi dobrych, może drobnych, ale naprawdę z sercem, sumiennie, uczciwie wykonanych dobrych uczynków, z takim bukietem właśnie naszych, naszych owoców, owoców naszej pracy. A oto zadanie też na dzisiaj, już kończąc, spróbujmy wykonać jakąś pracę bardzo drobną. Niech to będzie coś takiego konkretnego. Właśnie, może pomogę albo mamie, albo tacie w czymś. Może posprzątam po prostu zwyczajnie mój pokój, uporządkuję, nie wiem, biurko, poskładam, nie wiem, książki albo jakieś moje ubrania w szafie. Może zrobię jakieś zadanie albo, albo coś jeszcze innego, ale bardzo ważne, żeby zrobić to z taką ochotą z radością bez przymusu żeby też postarać się włożyć w to jak najwięcej serca tyle ile mogę i niech nam pomoże w tym nasz święty patron święty Józef poprośmy go o wsparcie święty Józefie módl się za nami